Dobry, nazywam się Piotr Malinowski. Zapraszam na specjalne świąteczne wydanie TKN Studio. Naszym gościem dzisiaj jest proboszcz koneckiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ksiądz Tomasz Janicki. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, witam pana dyrektora, witam państwa. Chciałbym zacząć od tego, co już za nami, mianowicie rekolekcji wielkoposnych. Są mocno zakorzenione w naszej kulturze, dlaczego są ważne? Każde rekolekcje to czas refleksji nad sobą, nad tym, co się wydarzyło, co może się wydarzyć, a rekolekcje wielkopostne ściśle związane są z wydarzeniami zbliżających się świąt. Dlatego na kilka, czasem więcej dni przed świętami, organizowane są właśnie takie rekolekcje, po to, żeby przygotować się na dobre przeżywanie świąt wielkanocnych. Co celebruje Wielkanoc, jakie to jest święto? Wielkanoc to przede wszystkim pamiątka Paschy, a więc przejścia od życia do od śmierci do życia, przejścia Pana Jezusa od męki do zmartwychwstania. Te święta oczywiście są zakorzenione także i w starotestamentalnym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Wyjście do wolności, które zapowiadało i symbolizowało to, co miało potem się wydarzyć. Ale oczywiście dla nas, chrześcijan, najważniejsze to zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czyli mimo wszystko jest to radosne święto, wbrew temu, co można myśleć? Na pewno święta Wielkanocne poprzedzają dni refleksji nad męką i śmiercią Pana Jezusa, ale oczywiście święta Wielkanocne to dla nas nadzieja, nadzieja na życie wieczne, na zmartwychwstanie nasze. Kończy się Wielki Post. Na czym on polega, o czym nale należy pamiętać w jego trakcie i skąd się wziął? Wielki Post nawiązuje swoją długością 40 dni do postu Pana Jezusa na pustyni, a w tradycji kościoła post zawsze jest okresem właśnie przygotowania. Czyli Odkładamy na bok różnego rodzaju przyjemności, odkładamy na bok jakieś rzeczy, które mają nas rozproszyć, po to, żeby skupić się na tym, co przed nami. Właściwie wszystkie większe święta kościelne były poprzedzane dłuższym lub krótszym postem. Dzisiaj, na przykład, Święta Bożego Narodzenia bezpośrednio nie poprzedzają postem wigilijnym, ale przez wiele, wiele lat, a na wieków post wigilijny był. Dzisiaj ta Wigilia ma troszeczkę inny wymiar, ale przecież tak naprawdę zachowujemy tę tradycję postu również i w Wigilię. W każdym razie, każde święto poprzedzane jest jakąś formą umartwienia, odwrócenia uwagi od spraw przyziemnych, a nakierowanie myśli na to, co właśnie to święto przynosi. Wielki Czwartek to święto całego Kościoła, <laughs> bardzo efektowna msza święta. Co dzieje się tego dnia? Nie nazwałbym efektowną świątą, aczkolwiek rozumiem pytanie. To rzeczywiście bardzo ważny moment w Kościele, ponieważ tego dnia Chrystus ustanowił dwa sakramenty: sakrament kapłaństwa i Eucharystii, które ze sobą zresztą są ściśle związane i jeden sakrament od drugiego jest uzależniony. Żeby mogła być Eucharystia, musi być kapłaństwo. A Eucharystia jest pokarmem na drogę do wieczności. Eucharystia to spotkanie z Panem Jezusem, zjednoczenie. Mówimy komunia święta. Jeśli byśmy to przełożyli dokładnie z, jęka, z języka greckiego, to należałoby powiedzieć święte zjednoczenie, bo słowo komunia pochodzi od greckiego komunio, a więc zjednoczenie. Być może zapominamy trochę o tym w wielu przypadkach i traktujemy mm, Eucharystię przedmiotowo, natomiast musimy bardzo mocno tutaj podkreślić i zaznaczyć y, ważność obecności Pana Jezusa, żywego i prawdziwego Chrystusa w Eucharystii, czyli w Komunii Świętej. Zatem przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy zjednoczenie, święte zjednoczenie z Chrystusem przyjmujemy Jego samego. Wielki Piątek, Misterium Męki Pańskiej. Nie odbywa się wtedy msza święta. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby zaznaczyć, że każda msza święta to jest Misterium Męki Pańskiej, tylko że odprawiany w sposób bezkrwawy. W każdej mszy świętej yy, uobecnia się ta sama ofiara Jezusa Chrystusa, która dokonała się na Golgocie na krzyżu. I teraz... Yy, Wspominając y, tę jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu, y, my odchodzimy od sprawowania, od celebrowania mszy świętej w formie, która dzisiaj y, jest, po to, żeby y, skupić się na tej jednej, jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, która dokonała się na krzyżu. Dzień przed Wielkanocą następuje poświęcenie pokarmów. E, skąd ten zwyczaj? <laughs> Może warto byłoby jeszcze y, tutaj nawiązać do y, Soboty, Wielkiej Soboty, w czasie tak. której też nie ma mszy świętej. Hmm. Może to małe zaskoczenie, bo przecież wieczorem się odprawia msza święta. Tak. Więc o co chodzi? Rzecz w tym, że mm, właśnie od momentu, kiedy w Wielki Piątek jest y, y, nabożeństwo wielkopiątkowe, zakończone wystawieniem Najświętszego Sakramentu w dekoracji grobu, to tego momentu następuje cisza. Y, nic się w tym czasie już w Kościele nie dzieje, i cała sobota jest dniem ciszy grobu pańskiego. I to nabożeństwo, do którego pewnie za chwileczkę pan dyrektor nawiąże wieczorem, to już jest nabożeństwem wigilii, wigilii paschalnej, czyli jest to nabożeństwo już wielkanocne. Dlatego rzeczywiście cała sobota jest przeznaczona na Adorację Isa w grobie. Więc co tak chciałbym tylko dla uzupełnienia, że to jest kontynuacja Wielkiego Piątku. Tak. Natomiast jeśli chodzi o mm, y, poświęcenie pokarmów, to ono jest mm, jakby w szczególny sposób celebrowane w Wielką Sobotę, po to, żeby w, Wigi, w niedzielę y, zmartwychwstania razem z rodziną usiąść do stołu i podzielić się tymże poświęconym pokarmem. Ale tak naprawdę to. Każda y, okazja, żeby razem się spotkać z rodziną, powinna być też odniesieniem do y, tego, że y, to, co mamy, czym się karmimy, a więc nasze pokarmy, to dar od Pana Boga. Y, a zatem y, ten jeden raz w szczególny sposób y, poświęcamy pokarmy. By zaznaczyć, że to jest dar Pana Boga. No i oczywiście tutaj dochodzą jeszcze symbole związane z tym, co się znajduje w tym no, koszyczku, jak to nazywamy. W każdym razie poświęcenie Wielką Sobotę jest zaznaczeniem, że właściwie zawsze. Możemy, powinniśmy dziękować Panu Bogu za dary od niego pochodzące. No właśnie, co powinno znaleźć się w koszyczkach i dlaczego? <laughs> Spożywanie śniadania wielkanocnego jest też nawiązaniem do tradycji, zarówno star starotestamentalnej, jak i do tej wieczerzy paschalnej, którą spożył Pan Jezus z apostołami, właśnie w Wielki Czwartek. Co tam się znajdowało? Przede wszystkim. Yy, tutaj trzeba nawiązać do tajemnicy tego święta, co wspomniałem wcześniej, yy, mianowicie przejścia od śmierci do życia. I tym symbolem życia są właśnie jajka, które yy są, yy, uobecniają czy przypominają, że wszystko właśnie w, od tego się zaczyna. Każde życie zaczyna się od tej komórki yy, i w związku z tym te jajka nam przypominają. Życie, do którego nas na nowo uzdolnił Pan Jezus poprzez swoją mękę śmierci w zmartwychwstanie. Z całą pewnością powinien znaleźć się chleb, który jest tym powszednim naszym pokarmem i dlatego też zawsze jest kromka chleba, czy dwie, czy ile tam kto włoży. Natomiast y, trzecim takim zasadniczym elementem koszyczka powinna być jakaś forma mięsa. Czyli, na przykład, może być to wędlina, może to być jakiś inny, y, jakiś inny pieczony na przykład mięso. W każdym razie y, to znów nawiązuje z kolei do ofiary baranka, zarówno jego testamentalnego, starotestamentalnego, y, gdzie y, Żydzi zabijali baranka. W ostatnim dniu przed wyjściem z Egiptu, a potem czyni to co roku na pamiątkę tamtego wydarzenia, jak i do samego Pana Jezusa, który przecież jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. W sobotę, wracając właśnie do wieczornej Eucharystii, jest to misterium światła i wody, co upamiętniamy i o czym Kościół właśnie przypomina wiernym. Na czym to w ogóle polega? Całe nabożeństwo Wielkiej Soboty, czyli Wigilii Paschalnej, składa się z kilku części. Rzeczywiście rozpoczyna się tak, jak Pan redaktor nawiązał do tajemnicy światła, ciemności. I znów to odnosi się do tego, co całe święta nam pokazują: ciemność grzechu, światło, wyjście z tej ciemności. Chrystus, który nas wyprowadza z ciemności do światłości. I rzeczywiście odbywa się to w sposób bardzo uroczysty. Rozpoczyna się zwykle od poświęcenia nowego ognia. Najczęściej przed świątynią rozpala się ognisko. To ognisko zostaje poświęcone, ten ogień poświęcony. Od niego zapala się następnie paschał, czyli ta uroczysta świeca symbolizująca Chrystusa. Następnie od tego paschału zapalane są świece wszystkich wiernych. I... Ten y, obrzęd światła y, kończy się uroczystym śpiewem y, hymnu pochwalnego na cześć Chrystusa, zwanego exultetem. Bardzo uroczysty, piękny śpiew, który właśnie zawiera całą tajemnicę zbawienia, y, począwszy od początku świata, aż do y, zmartwychwstania Chrystusa. To obrzęd światła, ale potem jest także y, to są kolejne obrzędy. Mhm, obrzęd wody, tak. Obrzęd wody związany z, poś... z przygotowaniem wody do chrztu, bo tutaj mamy tą część chrzcielną i tutaj przy okazji bardzo taka mocna zachęta do wszystkich, jeśli mamy do chrztu dziecko, czy będzie to w przyszłości u młodych rodzin to zachęcam do przemyślenia, czy nie warto byłoby właśnie ochrzcić dziecko w Wigilię Paschalną, czyli Wielką Sobotę wieczorem. U mnie w parafii prawie co roku jakieś dziecko jest ochrzczone tego dnia. Dzisiaj, w tym roku również. W związku z tym warto by przemyśleć, kiedyś Kościół chrzcił tylko Wielką Sobotę. To był czas, kiedy byli chrzczeni ludzie dorośli. Przygotowywali się oni przez trzy lata, a następnie właśnie w Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę, przyjmowali chrzest święty. Z tym oczywiście wiąże się jeszcze wiele innych ważnych treści, biała szata i tak Natomiast właśnie to jest liturgia chrzcielna, w czasie której poświęcana jest woda, która później służy przez długi czas do chrztu. No ile tej wody wystarczy? Czasami to jest przez miesiąc, czasami dłużej. W każdym razie to jest poświęcenie. Nawet jak nie ma chrztu dziecka tego dnia, to poświęcana jest woda na, dla, do tego celu, żeby później chrzcić dzieci tą wodą poświęconą wielką sobotę. I następna będzie już rezurekcja, jeśli się nie mylę, tak? Niedziela po niedzielna poranna rezurekcja? No właśnie. <laughs> Liturgia Kościoła przewiduje, że po tej pierwszej mszy świętej wielkanocnej, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że obrzęd Wielkiej Soboty kończy normalna msza święta, czyli pierwsza msza święta wielkanocna, w czasie której już śpiewa się Alleluja, przez cały Wielki Post, przypominam, właśnie nie śpiewaliśmy Alleluja, tylko Chwała Tobie królów Wieków, czy Chwała Tobie Słowo Boże, między czytaniami mszalnymi. Tu już śpiewamy Alleluja, rozpoczęte uroczystym śpiewem Alleluja. Następnie jest ta właśnie pierwsza msza święta wielkanocna i Wracając do tej myśli, że liturgia przewiduje, że po tej mszy świętej może odbyć się już procesja rezurekcyjna. W naszym tutaj miejscu, gdzie żyjemy, w Polsce właściwie całej prawie, procesja rezurekcyjna odbywa się nad ranem, skoro świt. Ale również i w Polsce są miejsca, rejony całe, gdzie... Właśnie procesja rezurekcyjna odbywa się wieczorem, późno wieczorem w wielką sobotę. Tylko właśnie my tutaj nazywamy wielką sobotą, ale tak naprawdę w liturgii to już jest niedziela. Po tym nabożeństwie już jest niedziela. Podkreślałem, że to już pierwsza msza niedzielna, więc już to jest niedziela. I od kilku lat w mojej parafii właśnie wtedy jest procesja rezurekcyjna. Przez szereg lat istnienia parafii było, że tak powiem, normalnie jak w wielu parafiach, ale zauważyłem, że coraz mniej wiernych przychodziło rano. Nie wiem, czy dlatego, że trochę było trudno wstać po adoracji do późnych godzin nocnych z soboty na niedzielę, czy z innych przyczyn. No w każdym razie, no żeby nie powiedzieć, że garstka, ale naprawdę coraz mniej przychodziło osób na tę rezurekcję, a potem uczestniczyli wierni we wszystkich mszach świętych według programu niedzielnego. I kilka lat temu, 4, 5, już tej chwili nie pamiętam, na pewno przed pandemią, właśnie pomyślałem, że tak zrobimy. Jak liturgia przewiduje. Właśnie procesja od razu po tej mszy świętej wielkosobotniej, wielkoniedzielnej w nocy. I okazało się, że właśnie dzięki temu, że tego dnia w tym nabożeństwie uczestniczy naprawdę bardzo dużo ludzi, jest, można powiedzieć pełny Kościół, to też automatycznie wszyscy wzięli udział w tej procesie rezekcyjnej. Gdy rozmawiałem z moimi parafianami, to ogromna większość pochwaliła ten pomysł. I tak też zostało. Oczywiście cała, cało to, cało, wszystko to zostało zaburzone przez pandemię. Mieliśmy różne formy obchodów tych świąt w, w czasie pandemii, no ale wracamy do tego i y, będziemy w tym roku również w ten sposób przeżywać. To jak dobrze spędzić Niedzielę, wiel niedzielę Wielkanocną? No, trzeba zacząć od tego, że ta Niedziela Wielkanocna jest ku czci Pana Jezusa. Od tego to jest fundament, więc y, powinno wszystko być y, nakierowane na to, żeby był czas na spotkanie z Nim, na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Jeżeli ktoś y, może, to oczywiście y, zawsze zapraszam, y, by to się dokonywało y, poprzez udział w całym triduum. A więc czwartek, piątek sobota. Natomiast sama niedziela to oprócz tego, co wspomniałem, najważniejszego spotkanie w Eucharystii z Panem Jezusem, no to potem właśnie śniadanie wielkanocne w gronie rodziny i to śniadanie kuczci Chrystusa zmartwychwstałego. To jest dosyć istotne, żebyśmy nie tylko siadali i zjedli i przy sobie stuknęli się jajkiem, tylko żeby to była chwila. Takiej refleksji, że to śniadanie jest kuczci Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego dobrze byłoby rozpocząć wtedy wspólną modlitwą, życzeniami złożonymi przez głowę domu czy kogoś innego, kto jakoś przewodniczy w tej modlitwie, a następnie wszyscy sobie nawzajem mogą również złożyć życzenia. Poniedziałek jest drugim dniem świąt wielkanocnych. Dlaczego ważne? Tu znowu bym troszeczkę skierował naszą myśl w inną stronę. Mianowicie, ponieważ te święta są tak ważne, to w Kościele jest to święto, w cudzysłowie, rozciągnięte na osiem dni, czyli na oktawę. Od niedzieli zmartwychwstania do niedzieli miłosierdzia. Wszystkie te dni kolejne są jakby... Również bardzo ważne. Oczywiście trudno oczekiwać, a już tym bardziej wymagać, żeby wierni każdego dnia byli w kościele, ale to są wszystko jednakowo ważne dni całej oktawy. Dlatego też między innymi, że ta oktawa ma rangę uroczystości, to w piątek, bezpośrednio po Wielkanocy, nie ma postu. Otóż y, warto przypomnieć, że w każdy piątek całego roku jest post, natomiast gdy przypada czasami jakaś uroczystość w piątek, wtedy postu nie ma y, i świętujemy jakieś jak ważne wydarzenie liturgiczne. I tutaj również y, w tę y, oktawę Wielkanocy w piątek nie ma postu. To jakby dodatkowo podkreśla, że są to ważne wszystkie dni. Natomiast pierwszy dzień po Wielkanocy z tradycji przyjęło się, że jest to dzień, w którym warto byłoby trzeba pójść do kościoła, tego dnia mamy wolne od pracy, dlatego oczywiście dobrze jest, kiedy wszyscy również i tego dnia będą w kościele na mszy świętej, ale chciałbym podkreślić, że wszystkie dni całej oktawy są jednakowo ważne. No i chyba nie tylko oktawa, bo yy, dla nas katolików ważne powinno być 50 dni po Wielkanocy, które kończą się 50 nicom. Proszę więcej o tym powiedzieć. Tak, no w, kiedy człowiek przeżywa coś radośnie, czy to będą sprawy religijne, ale także i rodzinne, to chciałby rozciągnąć tę radość jak najdłużej, jak najwięcej. Tak jest więc i w liturgii kościoła. Ta radość okresu wielkanocnego cały czas nawiązuje do wielkanocy, czyli do zmartwychwstania Pana Jezusa, natomiast kończy się, kończy się w momencie, kiedy według Pisma Świętego Pan Jezus wstępuje do nieba i po dziesięciu dniach syła na apostołów Ducha Świętego, czyli dzień pięćdziesiątnic kiedy Pan Jezus odchodząc mówi, nie zostawię was samych, pośle wam pocieszyciela i tak potem się dzieje. 50 dni od zmartwychwstania na apostołów wstępuje Duch Święty. To jest właśnie ten okres, od zmartwychwstania do, do, do Zesłania do ducha świętego, nazwany okresem wielkanocnym jako radość wynikająca ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Mhm. E, są różne tradycje wielkanocne, e, między innymi chociażby takie jak właśnie rodzinne malowanie pisanek. Skąd wzięły się pisanki, zajączek, glany, poniedziałek? No, myślę, że to trzeba by było to pytanie zadać bardziej tym, którzy zajmują się folklorem. Na pewno ani pisanki, ani zajączek nie ma nic wspólnego z religią, natomiast to jest dodatkowe, dodatkowe przeżywanie radosne tego czasu. Bardzo bym natomiast przestrzegał, żeby nie akcentować zbytnio tych rzeczy, bo tak jak w przypadku innych świąt, czasami... Wyakcentowane są rzeczy drugorzędne, natomiast te ważniejsze są przechodzą gdzieś obok. Yy, tylko dla przykładu, yy, już kilka miesięcy temu przeżywaliśmy Bożonarodzenie i nierzadko tak się słyszy: O bez śniegu, co to za święta? Prawda? Choinka, prezenty, a już sprawy religijne troszkę idą na bok. I podobnie jest, myślę, przy okazji świąt wielkanocnych, pisanki czy właśnie zajączek. No oczywiście to jest rzecz fajna i absolutnie nie chcę tego negować ani zachęcać do eliminowania, broń Boże. Natomiast, żebyśmy czasem nie zaakcentowali za bardzo. A co do pochodzenia tych zwyczajów, to nie do mnie. Rozumiem, czyli po prostu zostawiamy to jako taki dodatek dla urozmaicenia. Tak, dla ułożonej dla jakiegoś uzupełnienia, jak najbardziej. Na koniec chcielibyśmy prosić księdza o jakieś życzenia, właśnie czego ksiądz życzy naszym widzom z okazji świąt Wielkanocnych. Zgodnie z tym, co przed chwilą było mówione, co jest najważniejsze w przeżywaniu tych świąt, przede wszystkim życzę Państwu, aby z tych świąt wynikało coś więcej niż tylko tradycja. Żeby te święta były rzeczywiście spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym, żeby przeżywanie tych świąt rozciągało się na najbliższych, na rodzinę, ale także i na innych, z którymi się spotykamy. Dziś przeżywamy tak bardzo mocno różne zawirowania w świecie. Jeszcze nie skończyła się dobrze pandemia, a już przeżywamy tragedię wojny na wschodzie. Myślę, że to wszystko co jest złe w świecie wynika z tego, że gdzieś gubimy się w naszych relacjach z Panem Bogiem. Jeśli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne też będzie na właściwym miejscu. Dlatego zachęcam wszystkich właśnie do tego, żeby i przeżywanie tych świąt i wszystko co związane z tym było stawianiem Pana Jezusa na pierwszym miejscu. Więc życzę państwu pokoju płynącego od Chrystusa zmartwychwstałego. On zresztą, kiedy stał, to pierwsze życzenia apostołom złożył właśnie słowami: Pokój wam. Niech ten pokój zagości w naszych sercach, niech zagości w sercach naszych bliskich, niech zagości wreszcie również i u naszych sąsiadów na Ukrainie i w całym świecie. Pokój to jeden z najważniejszych darów, które otrzymujemy od Chrystusa stałego." Do tych życzeń także się dołączamy. Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia wesołych świąt. Dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę.